tvpodkarpacie.pl. Gdy w połowie roku 2013 zakończono pracę przy rewitalizacji placu Świętego Michała w Sanoku, niewielu przewidywało, że po 2,5 roku ułożoną kostkę brukową będzie można z podłoża wyciągać ręcznie. A tak się właśnie dzieje, co prezentuje radny Roman Babiak. Jakość kładzionej kostki na placu Świętego Michała no jest niewłaściwa i niedokładna. Natomiast nie zawsze moje uwagi po prostu znalazły uznanie u władz z poprzedniej kadencji. No w tej chwili doszło do tego, że jest nowa opinia techniczna, która potwierdziła jakby moje negatywne uwagi. Mamy dzisiaj sytuację taką, że piasek pomiędzy kostki jest wypłukiwany. Ta kostka już po właściwie niecałych 3 latach jest wymyta, jest dużo tej kostki na wierzchu i zagraża ona przede wszystkim też bezpieczeństwu i przechodniów i samochodów przejeżdżających po niej. Ubytki w kostkach i wadliwe jej spoinowanie stwarza realne zagrożenie dla samochodów oraz dla pieszych poruszających się wyremontowanymi niewiele ponad 2 lata temu ulicami. Stąd też spotkanie przedstawicieli inwestora, czyli miasta, z wykonawcami inwestycji. Państwa zadanie, które tutaj rodziło się dosyć dużo, długo i w bólach, z wielkimi problemami, ze zmianami, w końcu się jakoś tam udało zakończyć. Owszem, są miejsca, gdzie pewnie są miejsca newralgiczne, które tam ewidentnie wymagają poprawy. Natomiast proszę pamiętać, że myśmy zrealizowali zadanie, można powiedzieć, że w naszej części zgodnie z waszą dokumentacją przekazaną przez. I to, co tutaj dzisiaj podnosimy, to głównie chodzi o wypełnienie szczelin między kostkami. Proszę Państwa, no taką daliście dokumentację. Chcieliście, aby to wypełnić materiałem takim sypkim. I to niestety, ale tutaj się u Państwa nie sprawdziło. Prawdopodobnie kategoria ruchu, która tutaj jest, nie odpowiada temu, co jest dobrana po prostu przez projektanta ta nawierzchnia. Kategoria ruchu na ulicy Grzegorza i Piłsudskiego H4 w porządku. Tam jest asfalt. Tu jest u Państwa położona kostka. Ponowne wypełnienie spoin masą cementowo-piaskową problem rozwiąże, ale tylko czasowo. Sugerowana w tej chwili jest przez wykonawcę, że powinna być masa elastyczna. Tak, jest to zrobione w Krośnie. Natomiast warunki pogodowe, w tej chwili jest jesień, nie pozwalają na zrealizowanie tego. I w tej chwili chyba skupimy się na tym, żeby doraźnie rozwiązać newralgiczne miejsca, które stwarzają niebezpieczeństwo. Natomiast do przełożenia i docelowo w sposób bardziej właściwy tej kostki, to poczekamy do wiosny. Tu jak jest kostka ułożona, nie ma jeszcze spoin. Całość wypełniona jest rzadką konsystencją tej spoiny. To jest specjalny elastycznej środek, odporny na mróz, odporny, uszczelniający. Zdecydowanie tak. Ona po prostu w momencie wiązania również jest zmywana, jest czyszczona z góry z kostki, ale taka szczelna nawierzchnia zostaje. I to przede wszystkim jest elastyczne i mrozoodporne. Tutaj ani woda się do środka nie dostanie, ani no wszelkie takie narażenia typu kręcenie w miejscu kołem, czy coś, to na to nie wpływa. Natomiast tutaj proszę popatrzeć, tu każdy deszcz, zresztą to nie jest kostka z tego placu. To jest kostka z tamtego miejsca, bardzo krzywa zresztą i też z wypłukanymi spoinami, to co macie Państwo na dojściu do urzędu. Sam sposób wykonania oczywiście jest to możliwe, wypłukuje się, czyści się tą spoinę, która jest i wypełnia się tą masą elastyczną, która potrzebuje 3, 4, 5 dni do pełnej trwałości i otwiera się ruch. Także to jest możliwe do zrobienia, pewno już nie teraz przed zimą, bo to wymaga stabilnych warunków. Jednak na wiosnę nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby problem rozwiązać kompleksowo. Kto pokryje koszty związane z całym zadaniem, to pozostaje kwestią sporną. Fundusz gwarancyjny może nie wystarczyć. Niewykluczone, że inwestor, czyli miasto, też będzie musiało sięgnąć do kieszeni, bo powstały problem nie jest wynikiem jedynie niewłaściwego wykonania zadania, ale też błędnych założeń projektowych. tvpodkarpacie.pl